Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu realnews.pl. Jesteśmy na gali Fan34, ze mną Adam Radziszewski, witaj. Dobry wieczór. Słuchaj Adam, gratuluję po pierwsze wygranej. To było dosyć zaskakujące, bo na początku Kamil, z tego co widziałam gdzieś tam na telebimie, przodował, a potem ty dopadłeś do niego i po prostu był koniec totalny. Czy spodziewałeś się, że tak to się w ogóle potoczy, czy w ogóle to wyszło, wiesz, spontanicznie? Słuchaj, Kamil przodował zdecydowanie na początku walki, przeważał, gdzieś tam jego ciosy były naprawdę ciężkie, odczuwałem je faktycznie na głowie, na nogach, te low kicki mocno kopał, ale nie ukrywam, że trzeba walczyć do końca. W każdym sporcie trzeba walczyć do końca, piłkarze wygrywają mecze w ostatnich sekundach meczu, więc tak naprawdę trzeba mieć charakter, trzeba mieć wolę walki i wiedzieć o tym, że trzeba walczyć do samego końca, tak jak tutaj Kamil przeważał, nie ukrywam, faktycznie przeważał nade mną, ale pokazałem wolę walki, charakter i jestem z siebie naprawdę dumny, mogę być z siebie dumny i mogę to powiedzieć wprost. To na pewno i też właśnie myślę, że to było jednak niespodziewane dla większości osób, które tutaj oglądały tą walkę, ponieważ właśnie wszyscy myśleli, że Kamil tutaj jednak wygra, a jednak pokazałeś, więc też jesteś dobrym przykładem na to, że wcale nie trzeba przodować przez całą walkę, żeby ją wygrać. Tak, tak, zdecydowanie. Nie trzeba przodować. Gdzieś tam po 40, 50 sekundzie już wyczaiłem, kolokwialnie mówiąc, Kamila, że ma te prawa zamachowe, że gdzieś tam nie do końca technicznie, oczywiście nie umiejąc Kamilowi, ale gdzieś tam nie do końca technicznie są dobre te ciosy i myślę, że to po prostu wykorzystałem, słuchałem się też swojego narożnika, swojego trenera Wojciecha Niedzielskiego, żeby gdzieś tam trzymać z nim ten dystans, żeby wchodzić mu w ten dystans, żeby ta prawa ręka zamachowa mu nie wchodziła, no i faktycznie ta prawa ręka moja z kolei weszła i wtedy już trzeba było go dobić w parterze. No właśnie, ja tak jak ostatnio rozmawialiśmy, mówiłam, że twoją stroną pewnie będzie stójka, a Kamil będzie stawiał na parter, bo jest tutaj cięższy, wyższy, a okazało się, że to ty go rozwaliłeś tutaj w parterze, także szapoba po prostu. Ja powiem ci tak, ja powiem szczerze, że przez całą walkę, tak naprawdę z perspektywy widza, było widać, że ja cały czas przegrywam, że cały czas dostaję, gdzieś tam kilka moich ciosów wchodziło, Kamila wchodziło więcej. Ale ten cios skończący, mój cios skończący, no był takim zwieńczeniem mojej pracy i tego, że gdzieś tam trzeba po prostu wierzyć w siebie do końca. Naprawdę uwierzcie mi, że wierzcie w siebie do końca. Mimo, że przegrywacie, to pamiętajcie, że trzeba walczyć do końca i można też wygrać. Czyli miałeś takie myśli po prostu podczas walki, że kurczę, jesteś na przegranej pozycji, ale jednak walczyłeś. Tak, tak, dokładnie. Były takie myśli, że jestem na przegranej pozycji, że gdzieś tam nie odcinał szlenowo faktycznie. Ale zważywszy na to, że gdzieś tam spojrzałem na Kamila i widziałem, jak już ciężko oddycha, stwierdziłem, że pouciekam mu trochę po tej minucie czasu. Pouciekam mu trochę, faktycznie gdzieś tam śmigałem po tym oktagonie i uciekałem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby złapać tlen. Kamil go po prostu tracił, goniąc mnie. No i potem można było to zakończyć, bo już widziałem po Kamilu, że ma po prostu na pewno mniej tlenu ode mnie. Ja też miałem bardzo mało tlenu. Ale Kamil go miał zdecydowanie mniej. Ale naprawdę, Kamil, bardzo ci dziękuję za fajną walkę. Myślę, że to z perspektywy widza była fajna bitka i było konkretnie. Tak, potwierdzam. Też powiem ci, że pewnie nie żałujesz teraz tego, że zgodziłeś się po tym telefonie od Kamila na walkę. Nie żałuję. Tak naprawdę mówię, 24 godziny zajęła mi decyzja, żeby się zgodzić na tę walkę. Przyjąłem ją, 4 tygodnie miałem na przygotowanie. Kamil miał 3 razy więcej. Nie wiem, czy nie odrobił lekcji. Myślę, że ja i on odrobiliśmy lekcję. Gdzieś tam też faktycznie w takich freakowych walkach, jak i też w sumie zawodowców, gdzieś tam może przejść na czyjąś szalę po prostu szczęście. Gdzieś tam szczęście, ten prawy, lewy, coś tam może po prostu wejść. W tym przypadku to było szczęście połączone z moim zamiarem, bo faktycznie naprawdę chciałem, czaiłem się na ten prawy sierpowy, czaiłem się cały czas, no i w końcu któryś z kolei wszedł. Adam, jeszcze raz gratuluję ci wygranej. Teraz kto przed tobą? Jakiś rywal potencjalny? Coś myślisz? Na razie jeszcze o kolejnym swoim rywalu nic nie wiem. Miał to być Artur z drugiej edycji hotelu, ale wiadomo, to są rozmowy wstępne, to było po prostu tam rzucone, że wygrana osoba z tego pojedynku będzie walczyła z Arturem. No i co? No nie wiemy, zobaczymy. No zostało kilka miesięcy do kolejnej walki, bo kontrakt jest na 2 walki, ta druga walka będzie prawdopodobnie wrzesień, październik, więc mam naprawdę mnóstwo czasu, żeby raz, żeby się przygotować, a dwa, żeby dokonać gdzieś tam z włodarzami po prostu wyboru kolejnego przeciwnika. Czyli teraz stawiasz na odpoczynek, regenerację?
Tak, zdecydowanie odpoczynek, regeneracja. Dzisiaj jakiś mały afterek bez alkoholu, bo nie piję alkoholu. Woda, soczek. Cieszymy się z narożnikiem. Zaraz zadzwonię do rodziny, którzy mnie wspierali, do swoich przyjaciół, do bardzo mi bliskich osób i będę się cieszył razem z nimi. Słuchaj, to już Cię nie zatrzymuję. Dzięki bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję i powodzenia dalej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzie-